Więc już mogę przejść do pytań od szanownej widowni. Tak więc najpierw pytanie do profesora Szwagrzyka od Matki Polki. Co z ekshumacją w Jedwabnem? Dlaczego nie przeprowadzono badań kryminologicznych? W czasie, kiedy trwały działania w Jedwabnem, nie miałem żadnego wpływu na to, co się dzieje. Byłem w zupełnie innej rzeczywistości. Pytanie jednak pada dziś i dziś na nie odpowiem. Źle się stało, że te działania nie zostały przeprowadzone tak, jak być powinny i do końca. Jedwabne będzie zawsze wracało w różnej formie, najczęściej karykaturalnej. Potrzeba, abyśmy podjęli w nieodległym czasie pracę w Jedwabnym. Inaczej to naszą historię będą pisali inni, przypisując nam czyny niepopełnione. Inaczej będziemy mieli tak, jak na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej, kiedy mamy zdjęcie rotmistrza Witolda Pileckiego wielkości dwóch paczek papierosów i przestrzeń wystawienniczą poświęconą Jedwabnemu, która jest kilkaset razy większa od zdjęcia naszego bohatera. Instytut Pamięci Narodowej musi podjąć działania, które do tego doprowadzą. Taka jest nasza rola, taka jest nasza odpowiedzialność. I takie jest moje zdanie, które przed Państwem wygłaszam. Bardzo dziękujemy. Redaktor Michalkiewicz. Redaktor Michalkiewicz. Na to samo pytanie? Tak. Bo to już oddajemy bezpośrednio głos szanownym widzom. No, nie mam nic do dodania poza tym, że szkoda, że ta ekshumacja nie została doprowadzona do końca wtedy, kiedy została rozpoczęta. No i to jest taka pewna ciemna plama na osobie ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który uległ perswazji, nie wiem nawet czyjej, ale z tego co wiem, jakiegoś rabina, który go nawet chyba oszukał, podprowadził, tłumacząc mu, że wśród Żydów ekshumacje w ogóle są niemożliwe. No jak trzeba, to się przeprowadza ekshumację, aż tam kilkakrotnie nawet, żeby tam jakąś tezę potwierdzić, więc to nieprawda. No ale nawet gdyby tak było, to pan minister, prokurator generalny powinien odpowiedzieć z całym szacunkiem, ale ja jestem urzędnikiem Rzeczypospolitej Polskiej, właśnie szczególnie zobowiązanym do przestrzegania prawa. Prowadzę śledztwo. To śledztwo odbywa się według prawa polskiego i doprowadzę je do końca według prawa polskiego i tyle. No niedobrze, że nasi dygnitarze o tym czasami zapominają, więc mam nadzieję, że odpowiednie władze dzisiaj te ekshumacje zarządzą i przeprowadzą bez względu na klangor, jaki się przy tej okazji podniesie. Leszek Grzebrowski. Dziękujemy serdecznie, panie redaktorze. Tu niewiele można dodać, ale chciałbym tylko uzupełnić, jeśli chodzi o sprawę ekshumacji. Rzeczywiście w prawie religijnym czy przepisach religijnych żydowskich jest coś takiego, że cmentarze nie powinny być naruszane, że wymaga tego powaga sprawy. Natomiast w Jedwabnym nie było i nie ma cmentarza. To jest miejsce zbrodni, gdzie na miejscu zbrodni ci nieszczęśnicy zostali zasypani. I to jest wszystko. I w takim przypadku także prawo żydowskie nakazuje wyjąć te szczątki, porozdzielać, jeśli to jest możliwe, i godnie pochować. Ale nawet jeśli do tej ekshumacji w tej chwili dojść z różnych powodów nie może i prawdopodobnie nie dojdzie, bo mamy liczne świadectwa ku temu z tamtej strony, że nie dopuszczą, nie pozwolą, padają wprost tego typu stwierdzenia, a komu to jest potrzebne? No nam byłoby potrzebne, ale nawet bez tego jeszcze można zrobić bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim nie zostały zbadane archiwa niemieckie. Jeśli wiemy, że we wszystkich okolicznych miejscowościach byli Niemcy, że to były Einsatzgruppen, które tych zbrodni dokonywały,
że jeden z tych zbrodniarzy został rozpoznany, był po wojnie wielokrotnie przesłuchiwany w Niemczech, przyznawał, że był w Jedwabnem, że jego grupa tam uczestniczyła w tym i to zostało wszystko zaniechane, bo w momencie przesłuchania przez polskich prokuratorów on źle się poczuł przy słowie Jedwabne. Przedtem zeznawał całkiem sprawnie, a tu się poczuł źle. Co robi prokurator w takiej sytuacji? Po pierwsze, sprawdza się jakoś formalnie, jaki jest stan osoby przesłuchiwanej i wtedy przesłuchanie można odroczyć o kilka godzin, o dzień, o tydzień, następnie je wznowić. Ten człowiek jeszcze wiele lat później żył, był w całkiem dobrej formie. To przesłuchanie nie zostało dokończone. Ale co szkodzi sięgnąć do jego zeznań wcześniejszych, złożonych w Niemczech, w sprawach, które miał w latach 50. i 60. I tam nie ma wątpliwości, że ta miejscowość pada, że on tam był, że on to potwierdzał, bo był nawet za to skazany. Natomiast wyroku nie odsiedział, bo został bardzo szybko zwolniony. Jeśli sięgniemy i poszukamy dokumentów niemieckich, poza, mówię, sprawą samej ekshumacji i okaże się, że takie dokumenty są, a prawdopodobnie są, bo te wszystkie Einsatzkommanda składały sprawozdania. To były meldunki dzienne, gdzie byliśmy, co zrobiliśmy, ile osób zamordowaliśmy, to był tytuł do ich wynagrodzeń, do ich odznaczeń i do ich awansów. Odnalezienie tego nie polega na jakimś straszliwym przeszukiwaniu zasobów na ślepo nie wiemy gdzie. Te archiwa są systematyczne, są podzielone latami, podzielone jednostkami. Wystarczy tylko przeznaczyć siły i środki odpowiednie ku temu, żeby w miarę szybko, czyli w postaci na przykład jednego roku poświęconego na taką kwerendę, wydobyć te dokumenty, przetłumaczyć na język polski, poddać je analizie i opublikować po angielsku, żeby świat dowiedział się, kto był sprawcą takich zbrodni. Nie tylko tej jednej, tylko tych wszystkich w okolicy. Dopóki tego nie mamy, dopóki to jest niezrobione, to będzie obowiązywała legenda, czyli nieprawdziwa historia. My wiemy, że to zrobili Polacy, że połowa zabiła połowę. Jan Tomasz Gross napisał książkę. Książka jest świętością w świecie. I gdy swego czasu był pytany w Stanach Zjednoczonych, skąd taką wiedzę ma o tym wszystkim? Przecież tak szybko to odkrył, doszedł do tego, on kpiąco powiedział wprost, miałem objawienie. I na podstawie jego objawienia cały świat wie, że Polacy to są antysemici. Tam nie było ani tyle ofiar, ani nie zginęły w taki sposób, nie zostały przez Polaków te ofiary obrabowane, bo te wszystkie wartościowe rzeczy przy nich były, zachowały się. A co ciekawe, z listy, z ustalonej częściowo listy ofiar, niektóre osoby pojawiają się później w świecie i pojawiają się w publikacjach. One piszą i mówią, są gdzieś dostępne, czyli nie były ofiarami. Czyli to wszystko jest pod jednym wielkim znakiem zapytania. To jest wielki grzech polskich instytucji i wielkie zaniechanie, że pozwoliliśmy na to, żeby ta sprawa tak została zakończona. A ona cały czas się jątrzy i zakończona być może. Nawet bez tej ekshumacji, tak jak powiedziałem. Można zrobić wiele innych rzeczy. Można, tylko trzeba naprawdę chcieć. Ale mając taką sytuację zewnętrzną, przy nacisku całego świata, w tej chwili może być to trudne. Podjęcie decyzji o kopaniu w Jedwabnem będzie się wiązało z histerią. Ale kopanie w archiwach niemieckich takiej histerii nie wywoła. Więc trzeba zacząć od porządkowania materiału źródłowego. To jest do zrobienia. Bardzo dziękujemy. Tutaj szanowny pan profesor musi zaraz wyjść ze spotkania, dlatego bezpośrednio pytanie do profesora Szwagrzyka. Ustawa nowelizacji OIPN, przyczyna konfliktu polsko-żydowskiego. Jak do tej wersji ustawy odnosi się profesor Szwagrzyk? 7 włączonych kamer, 12 mikrofonów. A wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej ma powiedzieć, co myśli o ustawie. Szanowni Państwo, powiem tak. Przez lata pracowaliśmy, budując instytucje zaufania publicznego. Pracowaliśmy także na nasz wizerunek, ale nie z tą myślą, tą pracę przecież realizowaliśmy. A dziś mamy taki oto przekaz światowy,
że jesteśmy instytucją represyjną, gdzie już w tej chwili 2000 osób nastawione jest na to, żeby wyławiać gdziekolwiek ze świata płynące słowa krytyki i żeby za to karać. Chciałbym, żebyśmy na przyszłość w Polsce mieli taką oto sytuację, kiedy podejmując jakieś decyzje, szczególnie te, które mogą wywołać określone skutki, żeby znacznie bardziej przewidywać możliwość tego, co się stanie. Nie jest tak, jak się nam wydaje, że mamy na świecie wyłącznie przyjaciół. Mogliśmy zrobić znacznie więcej, idąc drobnymi krokami do przodu. Mamy taką sytuację, jaką mamy w tej chwili, że musimy się tłumaczyć ze spraw, które nie my wywołaliśmy i musimy się tłumaczyć, szanowni Państwo, tak jakbyśmy byli sprawcami czegokolwiek negatywnego. I w taki trochę dyplomatyczny sposób wydaje mi się, że odpowiedziałem na pytanie, które padło z sali.